W niedzielę 8 października w gminie Mierzęcice świętowano złote, diamentowe oraz żelazne gody. O godzinie 10 jubilaci przybyli do kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja w Targoszycach, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji jubilatów i ich najbliższych. Eucharystię sprawował jego ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej. Głosząc Słowo Boże, między innymi złożył życzenia jubilatom. Zanim przejdę do naszych rozważań, to niech mi będzie wolno złożyć najserdeczniejsze życzenia i o te życzenia naszych dostojnych jubilatów przyjęcie proszę. Niech dobry Bóg rozściela nad wami swoją moc. Niech was broni, chroni i strzeże od wszelkich niebezpieczeństw. Niech ześle w serca wasze dużo radości i pokoju. Niech zgoda zawsze panuje między wami i waszych rodzinach. Niech także Pani Przenajświętsza wspiera was i wspomaga. Dodaje wam siły do tego, abyście pokonywali wszelkie trudności, problemy, kłopoty. Abyście nie dali, jak mówił święty Jan Paweł II, pokonać się sytuacji zewnętrznej. Byście zawsze zwycięsko z każdej opresji wychodzili. I na koniec dużo, dużo miłości. Tego wam z całego serca, kochani, życzę. Po wygłoszonej homilii dostojni jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Teraz jubilaci niech zwrócą się do siebie twarzami, podadzą sobie prawe dłonie, popatrzą w oczy i niech odpowiedzą na pytanie. Czy chcecie coraz doskonale miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcę. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz to? A teraz buzi sobie dajcie jako wyraz waszej miłości. Po uroczystym błogosławieństwie księdza biskupa wręczono symboliczne upominki zarówno od ordynariusza diecezji, jak i księdza proboszcza Janusza Rakoczego. Dalsze uroczystości odbyły się w sali Pols Trans Catering w Mierzęcicach Osiedlu, gdzie na zaproszenie wójta gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego jubilaci przybyli wraz z najbliższą rodziną. Dzisiaj mamy 21 par jubilatów spożycia 50-lecia i łącznie 31 par, w tym też 60-latkowie spożycia i 65-latkowie. Dzisiaj no, jest to uroczystość taka szczególna, bo są to osoby, które przez wiele lat razem szły i dzisiaj mają wyjątkowy jubileusz, a przy okazji moją rolą jest wręczenie im odznaczeń, które na mój wniosek prezydent przyznał Rzeczypospolitej i będę miał okazję i przyjemność wręczyć im odznaczenia za wieloletnie pożycie małżeńskie dla tych 50-latków. Przybyły gości przywitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach Karolina Dymarska. Podczas uroczystości jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymali listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Jubilaci otrzymali również upominki od właścicielki sali Pol Trans, pani Alfredy Pyrczak. Nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana. Czym dla was jest ta dzisiejsza uroczystość, otrzymanie tego medalu? No, dużym wyróżnieniem i doczekaliśmy w końcu tego jubileuszu zadowoleni i w zdrowiu jako takim. A ile lat ze sobą przeżyliście? 10. Co najlepiej z tych 50 lat wspominacie? No, różnie w życiu bywa, prawda? I są złe chwile i dobre, ale trzeba mieć nadzieję, że zawsze jest dobrze. Po złym nastaje dobre, o tak trzeba powiedzieć. A jaka jest rada dla młodych osób, żeby przeżyć ze sobą 50 lat? No, iść do przodu i nie oglądać się na sobą do tyłu, tylko cały czas wierzyć w to, że będzie lepiej i że doczekamy. Żyć w zrozumieniu przede wszystkim, zgadzać się, zrozumieć jeden drugiego, nie postawić tam na swoim, że jestem ważniejszy, ważniejsza. Powiedzcie mi, ile lat ze sobą przeżyliście? Okrągłe 50. Jak wspominacie ten czas? Bardzo fajnie było. A w ciągu tych 50 lat takie wydarzenia, które najbardziej wam utkwiły w pamięci?
narodziny dzieci. Ja to bym powiedział, że wytrwałość małżeńska w przeciągu 50 lat to jest spore wyzwanie życiowe. Także uhonorowaniem tego jest dzisiejsza uroczystość. A jaką macie radę dla młodych ludzi, młodych małżeństw, żeby przeżyli ze sobą to 50 lat, żeby wytrzymali ze sobą tyle? Miłość i zgoda. Wzajemne zrozumienie. Powiedzcie mi Państwo, ile lat ze sobą przeżyliście? 50. Czym dla Was jest dzisiejszy ten jubileusz, ta uroczystość? Czym dla Was to jest? No jak zwykle, dla każdego jednakowy. Tak, czekało się długo i się doczekaliśmy. Powiedzcie mi, co najlepiej wspominacie z tych 50 lat bycia ze sobą razem? No jak to było dobrze i źle też, ale żyło nam się dobrze, żyje. A jaką macie radę dla młodych małżeństw, dla młodych ludzi, żeby też wytrzymali ze sobą 50 lat i jak to zrobić? Jak to zrobić? Żyć tak, jak my żyjemy. Czyli? Dobrze. Dobrze, tak jest. Z uśmiechem na twarzy, jak to mój mówi. W części artystycznej goście mogli usłyszeć i zobaczyć kapelę regionalną Mierzęcice, występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach oraz zespół śpiewaczy Toporowianki. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć również wspaniałego tortu i wielu ciepłych życzeń. Czego możemy im życzyć z okazji tego jubileuszu?
No wiadomo, dużo, dużo jeszcze zdrowia, wielu lat w szczęściu. No i otoczeniu najbliższych, żeby zawsze radośnie spędzali czas. No i realizowali swoje niespełnione marzenia.